Moje pomidory są tutaj w tunelu. Wyglądają trochę zwiędnięte, bo wczoraj byłam w pracy i tunel był zamknięty i temperatura doszła do 42 stopni czy 44. W nocy było 8, teraz jest 40. Muszę je podlać, przenieść do drugiego tunelu, bo drugi tunel jest przygotowany już do sadzenia i przy okazji opowiem Wam co nieco na temat, co wkładać, a czego nie wkładać pod korzeń. Więc jak przygotowuję tunel? Po prostu rozkładam kompost mojej własnej produkcji z moich kompostowników. Za chwilę Wam pokażę. Więc tutaj, jak może wiecie z moich poprzednich filmików, mam te oje, czyli terakotowe doniczki wkopane w ziemię. Więc najpierw usunęłam wszystkie rośliny stąd, których nie chciałam mieć, jakieś musztardowce, jakieś przerośnięte sałaty. Podlałam, dolałam wody do moich oi, a potem rozłożyłam dwie taczki mojego własnego kompostu. Warstwą gdzieś tak, taką grubą, może z 5 cm. I to po prostu jest jako ściółka, ale także dodaję tak jakby składników odżywczych dla tego całego życia w glebie tutaj, bo gleba powinna być żywa. Przez to, że miałam tutaj rośliny przez całą zimę, korzenie były w glebie, korzenie pracowały, żeby utrzymać właśnie to życie glebowe. A w jaki sposób? No nie wiem, może wiecie, ale te wszystkie mikroorganizmy glebowe, te wszystkie grzyby mikoryzowe czy mikoryzyjne, one współpracują z korzeniami roślin, większości roślin. Także tam zachodzi taka wymiana. Rośliny wydzielają węglowodany przez korzenie, a te grzyby mikoryzyjne tak jakby otaczają, jakby trochę nawet wrastają w te korzenie symbiotycznie i one pobierają te węglowodany, a w zamian powodują, że substancje odżywcze z gleby są bardziej dostępne dla moich warzyw. I w taki właśnie sposób niektórzy ogrodnicy nie używają żadnych sztucznych nawozów, bo po prostu nie przekopują gleby i utrzymują to życie w glebie nienaruszone i te właśnie grzyby, bakterie współpracują i po prostu tak jakby podają na tacy substancje odżywcze naszym warzywom. I tak to właśnie działa. To nie jest żaden mit, że nie można uprawiać warzyw bez nawozów sztucznych, bo ja nawozów sztucznych nie używam. A także jak drzewa, jak na przykład sekwoja rośnie taka wielka bez nawozów sztucznych. Także jest to możliwe, bo lasów nikt nie nawozi, prawda? I teraz tak. W moim tunelu mam te oje, które są po prostu doniczkami wypełnionymi wodą i w ich sąsiedztwie właśnie będę sadzić pomidory i papryki, żeby miały łatwy dostęp do wody. Wybrałam sobie cherry akordeon, żeby tutaj posadzić właśnie z brzegu, żeby mieć łatwy dostęp do szybciej dojrzewających koktajlówek, a pewsztyki i serca posadzę sobie w drugim rzędzie z tyłu. No i co będę wkładać do dziury? Ano ja używam obornika granulowanego kurzego, który jest ekologiczny, czyli tak zwany bio albo organic. Nie ma żadnych zanieczyszczeń herbicydami, bo sprawdziłam. Dodałam go do doniczek z bobem i nic, nie było żadnych oznak zanieczyszczenia herbicydami, więc jest bezpieczny. No i ze dwie garście dodam tego obornika granulowanego pod pomidor, wymieszam trochę z ziemią, no i dodam pokrzywę. A dlaczego? Wczoraj wieczorem po pracy właśnie robiłam mój research na temat pokrzywy na przykład i co tam jeszcze można dodać pod korzeń. No i dlaczego pokrzywa jest taka dobra i wszyscy mówią, że to jest azot, że jest pełna azotu. A to dlatego wychodzi na to, że pokrzywa po prostu zawiera 33,8% białka. W tym artykule naukowym porównano zboża, takie jak na przykład pszenica czy tam
żyto do pokrzywy pod względem zawartości składników odżywczych. No i wyszło na to, że pokrzywa ma więcej białka niż zboża. Zawiera także różne inne rzeczy, na przykład sporo minerałów, żelazo, wapń, potas. Także dlatego jest dobrym nawozem, bo białko to po prostu aminokwasy, a wszystkie aminokwasy zawierają w sobie azot. Tylko że zabiera to trochę czasu, żeby ta pokrzywa się rozłożyła i uwolniła, żeby te białka się po prostu rozłożyły na aminokwasy, aminokwasy się rozpadły i uwolniły azot. Dlatego robienie gnojówek jest dobre, bo to właśnie wspomaga ten proces, powoduje rozpad tkanek i szybsze przyswajanie tych składników odżywczych przez rośliny. Pokrzywa, tak jak tam to było określone, jest najbardziej bogatym źródłem minerałów ze wszystkich roślin, właściwie tak powiedzieli. Zawiera żelazo, fosfor, różne polifenole, antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze, karotenoidy. Także nie tylko jest dobra jako nawóz, ale przede wszystkim do spożycia. I w niektórych krajach jest bardzo popularna. Ludzie robią z niej zupy. Oczywiście możemy robić herbatki, możemy robić nalewki, możemy robić, dodawać do potraw, bo pokrzywa ugotowana traci ten cały kwas, który jest taki parzący. No i pokrzywa po prostu jest wspaniała na wszystkich frontach. I dlatego pokrzywę jak najbardziej polecam do wkładania do dziury i nie tylko. Więc sobie trochę tutaj wrzucę. No i chyba zrobię sobie gnojówkę z pokrzywy, żeby przyspieszyć ten proces rozkładu. Sypię garstkę tego obornika. To jest ważne, żeby obornik był ekologiczny, bo to po prostu, jeżeli macie obornik z takiego chowu w pomieszczeniu, w jakimś wielkim hangarze i te krowy po prostu jedzą soję, jedzą jakieś mączki zbożowe czy coś tam, nie trawę w każdym razie, to ten obornik nie jest taki wartościowy. Jeżeli na przykład mamy ekologiczny chów, krowy są na zewnątrz albo kury w tym przypadku i nie używa się antybiotyków, nie używa się jakichś, wiecie, innych leków. Różne zanieczyszczenia mogą być w paszy, w takich wielkich konglomeratach, także to wszystko idzie do kupy. Na przykład kurnik malutki, wasz domowy, będzie miał lepszy obornik kurzy niż wielki hangar z tysiącami kur, które żyją sobie ściśnięte i taki obornik już nie jest wartościowy i tak jakbym właśnie nie chciała. No więc wrzuciłam, teraz nalewam trochę wody i za chwilę wam powiem moje 3 grosze na temat skórki od banana, bo takie rozpoznanie też zrobiłam. Wsadzamy cherry akordeon, ale najpierw, zanim go wsadzimy, to wkładamy sznurek. To jest sznurek zeszłego roku. Sznurek do snopowiązałek. Ja go kupiłam na Amazonie. On jest taki odporny na promienie słoneczne. Na końcu zawiązujemy pętelkę. Wkładamy pętelkę do dziurki i na górę wkładamy pomidor. I korzeń już sprawdziłam w zeszłym roku, że korzeń po prostu utrzymuje ten sznurek. Mamy taki dołek, żeby nam łatwiej oblewać, a ten sznurek
owijamy wokół rośliny. Ja tak sadzę moje pomidory. Teraz parę słów o bananach w ogóle. Więc banany są uprawiane w Ameryce Południowej i Środkowej na wielkich takich plantacjach, gdzie są tylko banany. Nie ma żadnych innych roślin, tylko banany. No i w związku z tym tam jest wielkie zagęszczenie różnych szkodników, a także chorób grzybowych, bo to jest taka monokultura i po prostu one to lubią i tam jest taki właśnie grzyb, który zabija banany, no i mają wielki problem w związku z tym. Więc to, co oni robią, wkładają te kiście bananów do foliowych takich wielkich worków i do środka tego worka wpuszczają pestycydy i środki przeciwgrzybowe. Także to, co macie na skórce, to jest właśnie to, te wszystkie środki ochrony roślin. No i wtedy te badania naukowe pokazują, że właściwie te pestycydy i te środki przeciwgrzybicze nie przedostają się do banana, który my jemy, no ale zostają na skórce. No a skórkę chcemy używać jako źródło potasu w naszym ogrodzie, pod korzeń pomidora i tak dalej. Niektórzy ludzie to suszą, robią taką mączkę ze skórki banana, no i posypują sobie. Także w związku z tym ja jestem przeciw tej skórce banana w związku z natężeniem tych chemicznych związków ochrony roślin. Właśnie jednym z tych środków, tych insektycydów, ten środek się nazywa chlorpyrifos. On po prostu zabija owady. No ale zbadano krew osób, które pracują na tych plantacjach i na przykład krew dzieci, które żyją w okolicy i stwierdzono większe stężenie tego środka właśnie w ich krwi. A ma to takie działanie, że dzieci, które żyją w pobliżu tych plantacji, wykazują opóźnienia rozwojowe, czyli wpływa to na rozwój dziecka, na rozwój mózgu. Także no, raczej bym nie chciała tego mieć w moich pomidorach. A także ten zeszyt używałam na studiach, na moich studiach żywienia. Właśnie mieliśmy całodzienny wykład na temat choroby Parkinsona. No i rozwinęła się wtedy dyskusja na temat środka, który się nazywa rotenon. I rotenon to jest środek naturalny, dozwolony w rolnictwie ekologicznym. No i on jest takim wyciągiem z korzeni jakichś roślin takich typu fasola czy coś takiego. No i on był używany do zabijania ryb, takich ryb inwazyjnych, a także jest używany przy uprawie bananów. Ten środek jest toksyczny dla naszych mitochondriów. On po prostu zatrzymuje kompleks numer 1, czyli nie pozwala pobierać tlenu tej komórce i ta komórka obumiera. I został właśnie połączony z chorobą Parkinsona w związku z tym. Ten środek został zakazany w większości przypadków, na przykład do zabijania ryb czy do innych rzeczy, ale poza jednym wyjątkiem, uprawy bananów w Ameryce Środkowej. I to upraw ekologicznych, bo on jest dozwolony, bo jest to wyciąg naturalny, roślinny, no ale jest szkodliwy. Jest ciągle legalny w Ameryce Środkowej, w plantacjach, które eksportują banany do krajów zachodnich, tak jak tutaj, czy tam w Stanach. I bez tego oni po prostu nie mogą tego uprawiać. Także co do bananów, na pewno nie. Pokrzywa zawiera w sobie potas. A w ogóle takie mam pytanie. Ile potasu jest w bananach, a ile potasu jest w skórce banana? Znalazłam wiadomości dotyczące, ile potasu jest w bananie, który my zjadamy, ale nikt nie studiował, ile potasu jest w skórce. No ale ile tego potasu właściwie jest? Czy są jakieś inne warzywa, odpadki warzyw, które możemy użyć w ogrodzie, które mają nawet więcej potasu? To jest ciekawe pytanie. Okej.
Więc banan, jeden średni, zawiera 451 mg potasu. A wszystkie takie warzywa liściowe, tak jak na przykład burak liściowy, jeden cup, czyli 250 mm, kubek, szklanka, zawiera 961 mg potasu. Czyli warzywa liściowe, jeżeli mamy za dużo buraków liściowych, możemy użyć jako zamiennik skórki banana i będzie miał dwa razy więcej potasu. Ziemniak. Słodki ziemniak 542 mg. Jeden upieczony normalny ziemniak 929 mg. Czyli możemy wrzucić pieczony ziemniak pod naszego pomidora, dlaczego nie? Ja oglądałam takie filmy, że ludzie wrzucali całą rybę, jajko i rozbijali. Co tam jeszcze? No, banany, pokrzywy, to tak, ale takie rzeczy jak ryba czy jajko, ja nie mogę tego robić, bo po prostu miałabym tu zwierzęta, które by mi ryły dziury i chciały zjeść te rzeczy, ale z ziemniakiem albo z burakiem liściowym może. Dynia piżmowa, jeden kubek, 582 mg. Arbuz, dwa takie kawałki, 640 mg. Burak, jeden kubek czy szklanka, 518 mg. Ryba, na przykład ile ryby? 115 gramów ryby. 400 mg potasu. Pierś z kurczaka 170 gram, 664 mg potasu. Więc dlatego ludzie wkładają na przykład jakąś sardynkę czy tam jajko, dlatego potasu i dla innych związków mineralnych. A na przykład fasolka, kidney beans, jeden kubek albo szklanka 607 mg tego potasu. Woda z coconut water. Coconut. Never mind. 600 mg potasu. Także widzicie. Myślę, że na te skórki z banana to jest taka moda, że jedna osoba to zrobiła i wszystkie inne powielają, a nikt naprawdę nie zobaczył, czy może być coś lepszego albo zdrowszego. No nie wiem, takie mam moje przemyślenia. Nie wiem, co o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzach. No a ja teraz zabieram się do sadzenia moich pomidorów. Muszę je tutaj rozmieścić, zrobić jakiś plan, jak to wszystko będzie. Pokażę wam, jak skończę. No ale macie już wiadomości z poprzedniego roku, jak sadzę pomidory, z tego roku właśnie tak sadzę, tylko mam takie modyfikacje w tym roku. W zeszłym roku stosowałam taką posypkę z grzybami mykoryzowymi, ale w tym roku to kosztuje 20 funtów, więc zrezygnowałam i zamiast tego stosuję ten obornik kurzy, no i te pokrzywy.